Cześć, siemano mordeczki, tak, wróciłem, nic mi nie jest, nie uciekłem, nie porzuciłem kanału, po prostu byłem przez miesiąc na rekolekcjach Ruchu Światło Życie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym jest Ruch Światło Życie, to możecie takie pytanie zadać mi do Q&A, które swoją drogą także pojawi się na kanale. Wiem, że miało być 3 tygodnie temu, ale bardzo was przepraszam, no nie wszystko byłem w stanie zrobić, ale Q&A się pojawi. Ale nie o Q&A mieliśmy w tym odcinku mówić, nie po to go nagrywam, a więc przechodzimy do właściwego materiału. Lecimy! Tak, a wiecie o czym sobie dzisiaj powiemy? O polskiej piłce oczywiście. A dlaczego sobie nie powiemy? Bo polskie kluby po raz kolejny dały ciała. I nie będę tego określał tak jak powinienem to określić, co te polskie kluby odwaliły w Europie. No kompromitację. Ale prawda jest taka, że no to po prostu zawaliły. I w sumie nie wiem, czy mogę mówić o zawaleniu w przypadku Jagiellonii, no bo grała z takim Genkiem i to wcale nie jest łatwy rywal. Ale na pewno zawaliła Legia. I właśnie na podstawie Legii omówię wam, jak polską piłkę można naprawić. Bo tak, można ją naprawić, nie jesteśmy jeszcze martwi, jeszcze może coś z tego być. Ale nie będę w tym odcinku mówił ani o szkoleniu młodzieży, ani o poprawie infrastruktury, ani nie będę się rozpływał nad tym, nie wiem, na czym to się jeszcze można rozpływać, że jest biednie, że nie ma pieniędzy i tak dalej. Nie! Ja będę w tym odcinku mówił o jednym aspekcie, o cierpliwości. Dlaczego o cierpliwości? Bo zwyczajnie tej cierpliwości nikt w polskiej piłce nie ma. Jak działają prezesi w polskiej piłce? Kiedy coś nie idzie, wywalają trenera i wcale nie zastanawiają się nad tym, ej, a może to nasi zawodnicy wcale nie grają tak samo przez trenera? Nie, po prostu go zwalniają. I Legia potrafiła w sezonie mistrzowskim, na tym ostatnim, w przeciągu jednego sezonu mieć trzech trenerów. To jest jakaś paranoja po prostu. Trzech trenerów. Nie da się nic porządnego zbudować, jeżeli co chwila sternika z minami wywalamy. I przychodzi kolejny trener, każdy ma inną koncepcję. I bardzo często nie może tej koncepcji realizować, bo sorry, nie damy ci kasy na transfery. Ale znowu odbiegam od tematu. Cierpliwość. Czyli jak ma ta cierpliwość być realizowana? Po pierwsze, polscy prezesi muszą sobie zdać sprawę, że to nie trenerzy są największym złem, ale moim zdaniem, uwaga, jest to moja teoria spiskowa i może wielu z was się z nią nie zgadzać, ale ja opowiem. To piłkarze są największym złem. Jak to? Piłkarze, a konkretnie ich brak zaangażowania w to, co robią. No bo przeanalizujmy sobie sezon mistrzowski Legii. Przychodzi taki Romeo Jozak po zwolnieniu Magiery. Na jednym z pierwszych meczów nazywa swoich piłkarzy panienkami, a dokładnie stwierdza, że dziewczyny nawet mają więcej zaangażowania w to, co robią. Piłkarze są wkurzeni. Jakoś tym piłkarzom na wiosnę nie idzie. Jozak zostaje zwolniony i przychodzi Dan Klafurcz. I nagle wow, sześć meczów zwycięskich i jeden remis. Co? Coś mi tu śmierdzi. I chyba wam też zacząć powinno, że... Bo przepraszam bardzo, co? Zmiana trenera i nagle w 2 tygodnie nauczyli się grać? Nie. Jak donosiły media, po prostu Klafurli wszedł do szatni i pozwolił tym piłkarzom grać tak jak chcą. Całkowicie bez sensu, tak. I dlatego między innymi wyleciał z hukiem tego lata, ponieważ... Sorry, jak jesteś trenerem, to musi mieć jaja i to ty tu rządzisz. A że piłkarze nie są głupimi ludźmi, to skapnęli się, że w polskiej piłce, w polskim środowisku bardzo łatwo można takiego trenera niewygodnego zwolnić. On dociska śrubę, to ja przestanę nagle grać. Ale nie jest głupi, że sam przestanie grać, bo wtedy zastąpił go innym. Jak pół drużyny przestanie grać, oj, problem jest poważniejszy. Wtedy zacznie się gadko, no nie wiem co mam grać, nie jestem przygotowany do sezonu. No, polscy prezesi to łykają, nie? I trzeba powiedzieć stop. Piłkarzom trzeba ukrócić ich samowolkę i po prostu mieć w dupie, za przeproszeniem, to co oni tam uważają, to co mówią, nie? Jeżeli piłkarz nie chce trenować, do rezerw go. Jeżeli go kumpel nie chce trenować, to do rezerw. Choćby i 10 zawodników trzeba tych rezerw zasłać. A piłkarze się spokojnie znajdą. Spokojnie, jak taki piłkarz posiedzi sobie miesiąc w rezerwach i się skapnie. Kurde, coś... No niby kaska się zgadza,
No ale kurde, kontrakt mi się skończy, jak ja tak dalej posiedzę do końca życia, no to nikt mnie nie zechce. Chociaż zdarzają się takie oszołomy, co kasa im starczy i nie mają zamiaru nic z tym robić, jak taki Cima Czukwu. 10 goals and make 5 assists, or maybe you just want to settle good in Legia team, get the first place in team, what are your targets? Yeah, normally whenever I go to any team, anywhere, my target is to do the best I can, score as much as many goals I can. I can sometimes set a target of 15, 20 and get more than that and maybe get less. But the most important thing is to be in a good terms with the team. Co z takimi zrobić? Po prostu siadamy i rozwiązujemy masowo kontrakty, ale nie zimą czy latem. W listopadzie, kiedy wszystkie kluby już mają podopinane kadry, my powalamy naszych zawodników. Oj, wtedy jak zobaczą, jak to jest żyć bez klubu, to od razu spokornieją. Co prawda już nie w naszym klubie, ale swoim kolegom dadzą jasny sygnał. Już więcej bez takich wybryków, ponieważ to się źle kończy. Kiedy piłkarze to zrozumieją i przestaną zwalniać trenerów, trenerzy wreszcie będą mogli popracować dłuższy okres czasu. Właściwie dłuższy okres czasu jest niepoprawny. I wtedy wreszcie będą mogli wpojać piłkarze swoją filozofię gry, tak? Będą mogli zrobić transfery pod siebie. Bo ja nie wierzę, że nie da się kupić za takie pieniądze, które w polskiej piłce są przelewane, jakiegoś konkretnego zawodnika. No, dobra, może się nie da, ale na pewno da się bardziej poszukać kogoś perspektywicznego. Na przykład Dudę jakiegoś Wadisa Odzidzi Ofoa da się ściągnąć. Na pewno się da, tylko trzeba poszukać i nie wywalać, jak mówiłem wcześniej, trenerów. Nie, cierpliwie iść do przodu. A kto wywołuje to całą niecierpliwość, to rozgoryczenie i to działanie w pośpiechu? Kibice! Kibice zaczynają wywierzać transparenty. Wywalić tego, wywalić tamtego, tego zwolnić, nasz klub w ruinie. I zaczynają się protesty. Zaczynają się jakieś, nie wiem, odpały typu wywalanie ogrodzeń jak w meczu z Piastem, tu wbieganie na murawę. Nie, kibice, nie tędy droga. Ale ja w sumie rozumiem kibiców. Dlaczego to robią? Ponieważ w ogóle nie wiedzą, co się w klubie dzieje. Jak są, jakim oczy są mydlone jakimiś gadkami, typu nie no, wszystko jest w porządku, nasz klub się rozwija, idziemy wciąż do przodu, tak? No tu, tam mamy, wszystko jest stabilnie finansowo, tak? To potem nagle dlaczego sprzedają najlepszych zawodników? I kibice są wkurzeni, bo czują się oszukani. I słusznie, są oszukiwani. Więc zaczynają się protesty. Jak to odmienić? Po prostu skończyć z mydleniem oczu, z opowiadaniem bajek, a po prostu mówić prawdę. Nie weszliśmy do Ligi Europy, mamy deficyt budżetowy, muszę sprzedać tych i tych zawodników, żeby go załatać. No rozumiem, że to wtedy możemy wyjść na dziada, ale przynajmniej na szczerego dziada. Tak, tego sobie mi brakowało, szczerego. Na szczerego dziada. I w sobie nie dziada, tylko na... No bo nie ma pieniędzy, trzeba o tym mówić, tak? I trzeba tę drużynę przebudować. I trzeba też powiedzieć jawnie kibicom. Gramy tak słabo, ponieważ 5 naszych piłkarzy sabotuje grę. Jeżeli da się taki komunikat, to piłkarze się mocno wkurzą, ale kibice będą wiedzieli, o co chodzi. A z piłkarzami też wcześniej powiedziałem, jak trzeba postępować. Bo piłkarze się za bardzo rozkaprysili i trzeba ich ukrócić. I moim zdaniem najlepszą opcją byłoby, gdyby w polskiej ekstraklasie wszystkie drużyny objął taki Stanisław Czerczesow i wszystkim dałby popalić. Albo jakby prezesi się zgadali, że na przykład, no nie wiem, przez 1,5 roku żadnego trenera nie zwalniamy, nie? Wtedy piłkarzykom ale chciałby się kombinować i może wyszlibyśmy na prostą. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym ja mówię, to jest wierzchołek naprawdę góry lodowej. Ale tak naprawdę już jak uparam się z tymi piłkarzami, to nie będziemy odpaść z Luksemburgami ani ze Słowakami, bo piłkarski jesteśmy od nich lepsi. I po prostu trzeba chcieć biegać. No bo ja nie wierzę, że wśród tych Luksemburczyków jest jakiś nowy Messi, Ronaldo, czy jakiś Maradona, czy ktoś jeszcze, że nas ograli. Nie. Zabrakło zaangażowania, bo nawet jak nie za bardzo wiesz, co masz grać, nawet jak nie do końca rozumiesz założenia taktyczne, to słuchaj, z Luksemburgiem to wystarczy biegać, żreć murawę, gryźć, a że masz większe umiejętności piłkarskie, to jedna brameczka więcej wpadnie. Taka jest moja opinia na temat tego, co powinno się w pierwszej kolejności w Polsce zrobić. Nie wiem, jaka jest wasza opinia, piszcie mi ją w komentarzach, może macie lepsze pomysły. To co do tego, jak polską piłkę można uzdrowić. A ja się na razie z wami żegnam i siemaneczko!